Dzień dobry, w moim studiu Arkadiusz Kozanecki, autor wielu publikacji, w tym m.in. książki o szkołach w Sikorzu. Dzień dobry Państwu. Panie Arkadiuszu, przygotowałam sobie małą ściągę. Jest Pan z wykształcenia nauczycielem wychowania fizycznego, ale poza tym z zamiłowania genealogiem, historykiem, podróżnikiem, fotografem, eksploratorem, członkiem Stowarzyszenia Tradytor oraz czynnym druhem Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzeniu. Taka ilość pasji, którą można by było obdzielić kilka osób. Skąd to w ogóle się u Pana wzięło i przede wszystkim jak znajduje Pan na to wszystko czas? No tak, rzeczywiście sporo tych pasji, tych zainteresowań. Zacząłem je rozwijać już w młodości. Zamiłowanie do sportu, a konkretnie do piłki ręcznej, wzięło się już ze szkoły podstawowej. Kiedy grałem jako młodzik w Wiśle Płock, ale przy okazji jeszcze bardzo interesowałem się lokalną historią Sikorza, Parzenia, wsi takich jeszcze jak Krzyżanowo czy Grodnia. Wszystkie je łączy rzeka Skrwa. Towarzyszyło mi tak naprawdę to wszystko od młodzieńczych lat, wszystkie wolne chwile spędzałem u dziadków we wsi Parzeń, wszystkie ferie, wakacje. Z wiekiem podejmowałem kolejne wyzwania. Wstąpiłem w 2006 roku do Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzeniu, w której od pewnego czasu pełnię funkcję kronikarza. Również podjąłem współpracę ze Stowarzyszeniem Tradytor, w którym też czynnie uczestniczę. Podejmowałem kolejne wyzwania, nie rezygnując z tych poprzednich. Zawsze znajduję w jakiś sposób czas, bo jeżeli ktoś robi to, co lubi, to zawsze w swoim grafiku uwzględni ten czas, chwilę tego czasu wolnego na pielęgnowanie i kontynuowanie i rozwijanie tych swoich pasji i zainteresowań. Natomiast no, przyznam, że trzeba być bardzo zorganizowanym również, żeby no, ten czas włożyć, a chyba wszyscy mamy podobnie, że cierpimy na chroniczny brak tego czasu. Mm-hmm. A mimo wszystko udaje mi się tutaj te pasje w większym lub mniejszym stopniu pielęgnować i no, cieszyć się z nich do dnia dzisiejszego. Prowadzi Pan jakąś rozpiskę, kalendarz tak. Tego dnia to, tego dnia oczywiście. O której godzinie? Ja nawet do tego stopnia, że ja mam rozpisany cały dzień, co, gdzie, kiedy i o której, bo dosyć dużo tych obowiązków każdy z nas w ciągu dnia ma i naprawdę, żeby się z wszystkich tak jakby wywiązać tych założeń w ciągu dnia trzeba, ja bynajmniej spisuję to na kartce, a niekiedy nawet godzinami. Już w wieku nastoletnim zajął się Pan taką bardzo nietypową pasją, jaką jest knife making. Co to w ogóle jest? Jak w praktyce to wygląda? To jest w skrócie produkcja noży. Jak to się zaczęło? Otóż jako młody chłopak, który się wychowywał w Płocku w końcówce lat 80., w latach 90., jak i moi rówieśnicy, byliśmy zakochani w filmach akcji, w filmach karate, w filmach takich jak Predator, Terminator czy Rambo. No i właśnie od tego filmu Rambo wszystko się zaczęło. No, główny bohater John Rambo miał nóż. Nieodłączny jego element, atrybut. No i ja jako młody chłopak też taki nóż chciałem. Oczywiście to wówczas one były niedostępne, zresztą też i dla dzieciaka w moim wieku taka zabawka, no niekoniecznie. Więc postanowiłem zrobić sobie pierwszy nóż sam. No i zacząłem, jak już wspominałem u dziadków, w warsztacie, w Parzeniu, ciąć zwykłym brzeszczotem resory samochodowe, wycinać pierwsze kształty, pierwsze wzory. No było to bardzo trudne, czasochłonne, męczące. I z perspektywy czasu może pozbawione sensu. Natomiast nauczyłem się cierpliwości, spokoju przy produkcji, właśnie takiej produkcji noży. No i z czasem, jakby to powiedziała młodzież, wszedłem na wyższy level. Zacząłem pracować z coraz to szlachetniejszymi metalami, materiałami. I powstała taka przydomowa produkcja noży stołowych, kuchennych czy myśliwskich z naprawdę już wysokiej gatunkowo stali, oprawianych później w poroże jelenia, czarny dąb czy nawet stabilizowane zęby mamutów. A w 2015 roku otworzyłem
kuźnia. Otworzyłem kuźnię, w której zacząłem eksperymenty ze stalą damasceńską. Jest to stal, która składa się co najmniej z dwóch gatunków stali, miękciejszej i twardszej, po skuciu których to uzyskuje się jedyny w swoim rodzaju wzory. I stal ta jest naprawdę, no można powiedzieć, że ekskluzywną stalą. Udało się kilka noży z tej stali zrobić, no z czego powiem szczerze, jako knife maker, czy można powiedzieć po polsku nożorób, może to brzydko brzmi, ale taka jest prawda, udało mi się kilka takich noży poczynić, które mam w swojej kolekcji. Tutaj w rozmowie przed naszym nagraniem dowiedziałam się, że produkuje pan też nietypową biżuterię. Tak, bardzo lubię czarny dąb. Jest to dąb, który no, musi przewrócić się bądź po ścięciu, przebywać co najmniej 300 lat w wodzie, żeby zczarniał. I bardzo lubię też bursztyn bałtycki. I łączenie właśnie elementów tego czarnego dębu z bursztynem w różnego rodzaju wisiorki, kolczyki czy krzyżyki, nawet obdarowywanie je innych i kiedy widzę, kiedy te osoby noszą te moje wyroby, no daje mi naprawdę olbrzymią satysfakcję z tego, że komuś się to podoba, a ja też można powiedzieć, że i odpoczywam przy produkcji tego, mimo że jest to praca fizyczna w pewnym stopniu, natomiast oczyszcza naprawdę umysł. Jeden z takich pana wyrobów zostanie w Płocku. Tak, zostanie w Płocku i przy okazji oddania Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, jeden z takich moich wyrobów, może nie będę jeszcze zdradzał jakich, będzie zdobił to sanktuarium. Jako młodzik zdobył pan w sezonie 1999-2000 Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej. Później skakał pan ze spadochronem. Później pan zaczął też morsować i nurkować. Bierze pan też udział w biegach długodystansowych i w wyprawach rowerowych. A co ciekawe, rowerem jeździ pan nie tylko po Polsce, ale i po całej Europie. Która z tych podróży była dla pana najważniejszą? Tu zaskoczę. Pierwszą podróżą i taką, od której wszystko się zaczęło, była pierwsza pielgrzymka z Płocka do Częstochowy. Tam nauczyłem się pokory, cierpliwości i tego, że najprostsze rzeczy, które mamy w domu, przychodzą trudno. Kawałek miejsca wieczorem, żeby się umyć w prywatności, w ogóle wody, żeby się umyć, czy posiłek, który czasem się zje, a czasem nie. Ogólne zmęczenia, walka z pogodą niekiedy, ze słabościami, z pomblami, z pęcherzami na nogach, to wszyscy wiedzą ci, którzy byli na takiej pielgrzymce. Brałem udział w kilku jeszcze innych, nie pieszych, ale rowerowych do Skępego, czy do Częstochowy również, natomiast w 2006 roku była taka, schodziły się trzy rocznice bardzo ważne dla nas. Otóż pierwsza rocznica śmierci Jana Pawła II, pierwsza rocznica wyboru Benedykta XVI na stolicę Piotrową oraz 15 lat jak Jan Paweł II był po raz pierwszy w Płocku. I z tej okazji postanowiliśmy z klubem Wiktoria, którego prezesem jest pan Leszek Brzeski, którego serdecznie pozdrawiam, udaliśmy się na pielgrzymkę do Watykanu rowerową. Wspaniałe przeżycie. Wspaniałe przeżycie, niezapomniana wyprawa zakończona wizytą na audiencji generalnej i uściśnięciem dłoni Benedyktowi XVI spowodowała, że już zaczęła świtać w głowie kolejna wyprawa. I tak też w 2009 roku również z tym klubem wyjechaliśmy na pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Lourdes we Francji. Również 6 sierpnia mieliśmy, tak jak i przy okazji wyjazdu do Watykanu, tak i przy okazji wyjazdu do Lourdes, 6 sierpnia rano razem z mszą dla pieszej pielgrzymki, my również na tym byliśmy, braliśmy udział, z tym, że piesza pielgrzymka już ruszyła pieszo, my na rowerach do Sanktuarium Maryjnego w Lourdes we Francji. 3200 km w jedną stronę na rowerach. Prawie 3 tygodnie podróż.
niezapomniane naprawdę przeżycia. Ale te moje podróże nie są związane tylko i wyłącznie z pielgrzymowaniem. Są to też podróże turystyczne, ale też takie nietypowe zakątki Europy, jak no, Ukraina, Prypeć czy Czarnobyl, gdzie miałem okazję zwiedzić tą strefę śmierci, jak to się na nią potocznie mówi. Nie bał się pan tam wejść? Nie. Nie bałem się wejść. Mieliśmy dozymetry, tak, liczniki Geigera. Mhm. I no, mieliśmy również przewodnika w tej strefie, który nam mówił, gdzie można, gdzie nie można. Więc no, czując na sobie no, pewien też taki niepokój, słuchaliśmy się wyjątkowo tego przewodnika, mhm. aby nie zboczyć gdzieś z kursu. Natomiast takie właśnie podróże mnie fascynują. Również parę lat temu odwiedziłem Białoruś. Białoruś, ale w Białowieży przeszliśmy przez zieloną granicę i udaliśmy się do wsi Kamieniuki po drugiej stronie Puszczy Białowieskiej. Proszę panią. I powiem szczerze, że zafascynowało mnie to, że przechodząc 10 kilometrów od granicy polskiej przez granicę, my cofamy się o 40 lat. My się cofamy o 40 lat. We wsi stare drewniane domki, kryte strzecho, wozy konne, drabiniaste i po prostu w ogródkach nie krzaczki, tujki, kwiatki, tylko kartofelki, sałata. To, co można zjeść. Oni uważają, że ogródek przed domem jest właśnie po to, żeby hodować tam to, co mi jest potrzebne do przeżycia, a nie jakieś krzaki. Zupełnie inna mentalność. Też, powiem szczerze, zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie, ale też i bardzo pozytywny na mnie zrobił taki, bardzo pozytywnie odebrałem to, że jeżeli chciałem kupić pamiątkę właśnie w tej wsi Kamieniuki, to mogłem ją kupić od człowieka, który ją sam wyrabiał na miejscu. Jeżeli chcieliśmy odlew gipsowy, to wskazywaliśmy, który chcemy i on przy nas go robił. Niesamowite. Ale również moje te podróże też związane są ze sportem, bo też parę lat temu miałem przyjemność brać udział w biegu w Atenach. Moja małżonka wówczas przebiegła maraton. Mówi się, że maraton jest jeden, z maratonu do Aten, a wszystkie inne to biegi na dystansie maratonu. I rzeczywiście, będąc na tej trasie, doświadczając tego dopingu i tej mety na stadionie Kalimarmaro w Atenach, kiedy wbiega się na ten starożytny, antyczny stadion i wszyscy stoją, biją brawo, jest też elementem, który towarzyszy mi do dnia dzisiejszego i do dnia dzisiejszego słyszę te tańce właśnie po dobiegnięciu na metę, ale również i w Wilnie miałem udział w biegu półmaratońskim na dystansie półmaratonu w Wilnie. Przepięknie zorganizowane. No, w ogóle dla sportowców branie udziału w tego typu wydarzeniach, gdzie zjeżdżają się ludzie z całego świata, różne kolory skóry, różne języki, różne nacje, wszyscy stajemy na mecie i każdy walczy ze swoimi słabościami, no jest właśnie tym, co chce robić. Pana albumy ze zdjęciami chyba liczą kilka tomów, tak się zastanawiam, słuchając tych pana opowieści. Tak. Tak, ja już regał robię sobie kolejny na albumy ze zdjęciami, bo to też jest dla mnie bardzo ważne, że z każdej podróży, z której wracam, robię oczywiście tam zdjęcia, bo uważam, że najlepszą pamiątką jest zdjęcie. I ja od razu je drukuję. I świetnie. Wrzucam do albumu i podpisuję. Tak, bo w pamięci cyfrowej to zawsze mogą pamięć zniknąć. Pamięć cyfrowa jest ulotna. Oprócz tych wszystkich pasji jeszcze dodatkowo zajął się pan pisaniem książek. Skąd wzięła się ta pasja? Zawsze zastanawiałem się, dlaczego tak mnie ciągnie na tą rzekę z krwi. Więc zacząłem ją opisywać. Spędziłem tam właściwie do dnia dzisiejszego, spędzam każdą wolną chwilę nad tą rzeką. Wciąż boję się, że mi zbraknie czasu, żeby ją poznać. Książkę o rzece z krwi pisałem prawie 12 lat. Najpierw były plany, żeby opisać ją z terenu gminy Brudzeń Duży, no bo tam stamtąd jestem. Natomiast no, jak zacząłem opisywać, postawiłem sobie jakieś tam normy, czyli, no bo o samej rzece co można napisać? No płynie, tak? A okazało się, że jednak jest to temat rzeka. Bo kiedy dołoży się do tego wszystkie młyny, które na przestrzeni 7 stuleci funkcjonowały na tej rzece, jeśli dołoży się na przykład majątki dworskie, których ziemie dziedziców bezpośrednio sięgały do tej skrwy,
Jeżeli dołoży się kościoły parafialne, ciekawostki, wydarzenia i rozmowy z ludźmi, którzy nad tą rzeką spędzili całe życie, okazuje się, no, że jest, że okazało się, że starczyło materiału na ponad 200-stronnicową książkę z nurtem rzeki, z krwi, historia, przyroda, zabytki, kultury, która to książka ukazała się w 2015 roku. Później kolejną książką, którą się zająłem, to była książka o moim kościele parafialnym z Sikorza. W 2020 roku była setna rocznica konsekracji obecnego murowanego kościoła. Natomiast ja wziąłem sobie ambitniejszy cel, postawiłem i choć tytuł brzmi 100 lat kościoła pod wezwaniem przy Najświętszej Trójcy w Sikorzu 1920-2020, to ja opisałem całą historię parafii od połowy XIV wieku, bo jest ona jedną z najstarszych w diecezji płockiej. I spisałem wszystkie kościoły, które były na przestrzeni dziejów w Sikorzu, kończąc na 2020, na 2018 roku, można powiedzieć, bo jeszcze skład, wydanie zeszło trochę na 2020 rok, była gotowa. No i znów tutaj się pojawia pytanie, skąd mi się wzięła pasja właśnie spędzania tego wolnego czasu w parzeniu, w Sikorzu i nad tą rzeką. Wziąłem się za genealogię rodziny. Kolejna pozycja to genealogia rodziny Kozaneckich. Udało się dojść do roku 1720. I co się okazało? Od tamtego roku cała moja rodzina do dnia dzisiejszego mieszka w jednym miejscu, w parzeniu i w Sikorzu. Przy okazji badania genealogii okazało się również, że w 1808 roku zmarł mój siódmy pradziadek, który był kowalem. I trzy pokolenia w rodzinie mieliśmy kowali. Kiedy mnie pytano, skąd ci się bierze ta pasja robienia noży, nie umiałem odpowiedzieć. A teraz już wiadomo. A teraz już to wiadomo. W krwi po prostu. Tak, ktoś powie, masz to w genach, ale my nie pamiętamy więcej jak trzy pokolenia. Mhm. Więc rzeczywiście po siedmiu pokoleniach okazało się, że ja otworzyłem kuźnię w tym samym miejscu, w którym mieli przez trzy pokolenia moi pradziadowie kuźnie. Tylko, rewelacja, że mój dziadek do rzeki po wodę do chłodzenia stali chodził z wiadrem drewnianym, a ja z metalowym. Mhm. I stąd właśnie ta genealogia pochłonęła mnie na ponad 5 lat. Bo kiedy już zrobiłem genealogię swojego rodu Kozaneckich, no to przecież mamy też genealogię ze strony matki. No więc zrobiłem wszystkie linie ze strony matki, swojej babki, ale również i babki ze strony ojca, czyli mojej babci, matki mojego taty. Więc tu powstały naprawdę monumentalne dzieła, można tak powiedzieć. Oczywiście rodzinne, no każdy ma swoją rodzinę, więc każdemu polecam, żeby zajrzał w te archiwalia, a są one teraz dosyć łatwo dostępne, bo są strony Szukaj w archiwach, na przykład gov.pl, gdzie należy tylko przysiąść i sobie naprawdę tak, sumario, można. Tak, można to pospisywać. Polecam każdemu, natomiast ja w tej genealogii się zakochałem. I za cały czas dochodzą nowe jakieś wątki, które zaczynają znowu pasować do kolejnej całości, tak? I tak pomalutku uzupełniam to swoją genealogię, ale w tym czasie powstała również taka publikacja Chwała bohaterom wojny polsko-bolszewickiej z parafii Sikórz, to na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, gdzie w kościele sikorskim jest tablica 10 mężczyzn, którzy zginęli broniąc granic państwa polskiego przed nawałą bolszewicką. Udało się ustalić życiorysy tych ludzi, kiedy się urodzili, gdzie zginęli co niektórzy i taka publikacja też powstała. Powstała również publikacja z dalszej i bliższej przeszłości szkół w Sikorzu i parafii 1627-2022. Opowiadająca prawie 4 wieki szkolnictwa na terenie parafii Sikórz. Również ostatnia publikacja to jest Henryk Kozłowski, Historia życiem pisana o mężczyźnie z parafii Sikórz, który w 1939 roku zginął we wsi Podwołoczyska na terenie Ukrainy, który przyśnił się swojej wnuczce, która prawie 50 lat poświęciła swojego życia, żeby go znaleźć. I udało mi się z tą panią skontaktować. Opowiedziała mi to historię, więc zacząłem pisać. No i coś się okazuje w tej publikacji. Okazuje się to, że żona tego poległego
była sąsiadką tak naprawdę rodziców mojego ojca. A kiedy po wojnie, już wiedząc, że mąż jej nie żyje, z dziećmi przeprowadziła się do Płocka, mieszkała drzwi w drzwi z rodzicami mojej mamy. A moja mama się z nią wychowała. I moje ciocie również. Po 44 latach nawiązały kontakt ze sobą. Okazało się również, że brat rodzony tego Henryka, Adam, również zginął na wojnie, broniąc twierdzy Modlin. Okazało się również, że mieszkam po sąsiedzku z jego prawnukiem. Z jego praprawnukiem chodziłem do jednej klasy, a praprawnuczkę uczę. Także takie historie... To nie może być zbieg okoliczności. No chyba nie. Chyba nie. No i te publikacje moje no cieszą. Cieszą. One są dostępne w Książnicy Płockiej, można je wypożyczyć. Pewnie niektóre w czytelni, bo w jednym egzemplarzu, ale niektóre w dwóch egzemplarzach pewnie mogliby Państwo zapoznać się z nimi, ale również, jeżeli chcielibyście Państwo taką publikację mieć, zapraszam, jest bardzo fajny antykwariat, Ballady i romanse na ulicy Rębielińskiego. Tam niektóre... Znanego nam Adama Kotkiewicza. Zgadza pozdrawiamy się. Adasia. Pozdrawiamy bardzo. Adama. Tam naprawdę możecie Państwo znaleźć perełki, w tym też również i moje publikacje. Jak tak pana słucham, to sobie myślę, że na tych pasjach to się nie skończy. Co planuje pan na najbliższe lata? Oczywiście planów to jest dużo. One w tej chwili też zależą od tego, realizacja ich czy zakładanie ich zależy od tego, na ile mi dzieci również pozwolą, i bo jestem ojcem Gabrieli i Franciszka, wspaniałych dzieciaków. Również pozdrawiam moją żonę Justynę, która naprawdę wykazuje się bardzo dużą cierpliwością. Kiedyś zasiadam nieraz przy komputerze i wieczorami sobie piszę, a ona tam gdzieś w ciszy mruczy pod nosem, może byś już skończył wreszcie. A ja mam myśl, a ja muszę to skończyć, ja mam wątek. No i nie mogę przerwać. Wszyscy, myślę, którzy piszą, czy coś robią, rozumieją je w tym momencie. No ale jak się później okazuje, no to nieraz i 5 godzin ta myśl trwa. Ale jakoś to godzę. Jakie plany na przyszłość? Oczywiście nie będę rezygnował z żadnej z tych pasji, ale no te podróże też bardzo bym chciał już wreszcie udać się gdzieś za, jak to za przysłowiową miedzę. Mam też na, tak jak się mówi, na tapecie kolejną książkę. Chciałbym napisać, już zacząłem właściwie, o ochotniczych strażach pożarnych w parafii Sikórz. Tutaj mam między innymi na myśli ochotniczą straż pożarną w Parzeniu, ale również w Sikorzu. I nie tylko, bo 6 jednostek straży pożarnej jest na terenie parafii. No i też mam plany tutaj takie małe. No, chciałbym się naprawdę bardziej trochę zaangażować w życie społeczne mieszkańców. No i podjąłem decyzję taką również no, kandydowania do Rady Gminy w Brudzeniu Dużym. Myślę, że jakoś tutaj jeszcze też jeszcze uda się to tak połączyć wszystko, a to odpowiedzialna funkcja, to już nie jest funkcja taka, którą można by sobie odłożyć na chwilę, tylko to już jest pełne zaangażowanie 24 godziny na dobę. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast jest to moja decyzja dorosła i jestem Ale być może te wszystkie dotychczasowe pana doświadczenia i pasje właśnie złożą się na to, żeby był pan idealnym radnym. Bo tutaj wiedza szeroka jest potrzebna, skrupulatność jest potrzebna, pracowitość jak najbardziej. Cierpliwość, skromność jest potrzebna. Tak, i to zaangażowanie społeczne tutaj jest chyba podstawą. No też tak uważam. Życzę w takim razie spełnienia wszystkich pana pasji, żonie dużo cierpliwości, a dzieciom angażowania się w pana pasję i podzielanie ich, bo to na pewno bardzo rozwija. Córka podziela, bo muszę się pochwalić teraz też jeszcze, że wczoraj była promocja naszych korzeni, przedwczoraj, przepraszam, w Muzeum Mazowieckim i poczyniłem tam też artykuł o proboszczu Sikorskim. No i zdjęcia niektóre do tego artykułu, które są zamieszczone, robiła moja córka Gabriela. Gratuluję bardzo. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. To była ogromna przyjemność poznać kogoś, kto ma tak wiele pasji i tak szczerze od dawna je realizuje. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Arkadiusz Kozanecki. Dziękuję bardzo.